Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Przed mikrofonem na stanowisku melduje się Dariusz Szpakowski. Obok w gotowości Jacek Laskowski. Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa to spotkanie. Zapraszamy do oglądania. Bayern Monachium zagra z Realem Madryt. Ja sam, Darku, nie mogę się doczekać rozpoczęcia meczu. Myślę, że będziemy świadkami emocjonującego widowiska. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Napastnikowi udało się tam przedrzeć przez obronę, oddać strzał, ale Courtois pięknie interweniuje. Tak, belgijski bramkarz nie traci zimnej krwi w takich sytuacjach. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Miejsce w bramce zajmie Manuel Neuer. Minął obrońców, biegnie na bramkę. No, było blisko, ale nie ma bramki. Thiago. Miller. No i mamy dobry, udany odbiór. Eden Hazard ma mnóstwo miejsca na skrzydle. I po odbiorze strata piłki. Świetny przegląd pola. Lewandowski. Ależ przechwyt, pięknie. Karim Benzema. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Sędzia nie przerywa gry. Ma trochę miejsca na strzał. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Gnabry. Karim Benzema. Gareth Bale. Świetnie, prostopadle podał Bale. Eden Hazard. Benzema! Ajaj, nie ma gola. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Atak przerwany, jest spalony. Boateng i Bayern traci piłkę. Ładnie ruszył Bale. Benzema! Niesamowicie to obronił. Krótko do kolegi. Piłka wybita z pola karnego. Luka Modric. Dośrodkowanie do Hazarda. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Toni Kroos. To może dać prowadzenie. Tak, tak, bramka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. O to chodziło. Ta bramka daje trochę spokoju. Myślę o awansie. I to jest początek emocji w tym meczu. Łatwiej będzie im się bronić, mając przewagę bramkową. Ale żeby awansować, nie mogą przegrać. Thiago. Davis. Luka Modric. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Okazja Benzemy. Eden Hazard. No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. Bayern stracił piłkę. Vinicius Junior. Szukają miejsca, żeby szybciej zagrać. 100% okazja Bale'a. I piłka przechodzi obok bramki. Świetnie minął teraz obronę. Piłka w stronę bliższego słupka. Jest tam Bale. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Tak, strzelają w tym meczu jak na zawołanie. Zdaje się, że nic nie jest w stanie odebrać im punktów w tym meczu. Kibice już świętują awans, ale spokojnie. Nie należy mówić hop przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Zespół traci piłkę. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Sygnalizacja liniowego Hazarda na spalony. Goretzka.
Spójrzmy. Rzut wolny dla Bayernu Monachium. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał. Byłaby piękna bramka. I broni Courtois. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie... Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Marcelo. Modric. Hazard. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Bayern rozpocznie od rzutu wolnego. Goretzka. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Znakomita interwencja, niebezpieczeństwo zażegnane. Benzema. Real Madryt oddaje piłkę. Dobrze rozwija się ta akcja. Będą szukać teraz okazji do kontry. Toni Kroos. Modric. Hazard. Ależ ładny zwód. Hazard. Odbija Neuer. Co teraz? Dośrodkowuje Vinicius. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Carvajal. Dobrze zagrał. Dobre przejęcie na skrzydle. Piłkę przejmują rywale. Gnabry. Thiago. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Pusta bramka. Bramka dla Bayernu. Niebywałe, proszę Państwa. Widać to teraz w powtórce jak na dłoni. Gdzie był bramkarz? Taka okazja zdarza się bardzo rzadko. Zazwyczaj bramkarze nie oddalają się tak bardzo od bramki. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Eden Hazard. No, minął obrońcę znakomicie. Ma miejsce, żeby zacentrować. Bale musi to trafić. Znowu nieprawdopodobna obrona i piłka wciąż w grze. 2-1 po pierwszych 45 minutach. Mamy drugą połowę. Real prowadzi. Ciekawe, czy rywale zdołają to zmienić. Carvajal. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Sędzia postanowił ukarać piłkarza Realu żółtą kartką. Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie trafił w piłkę. Ależ pechowe podanie i strata. Kimiś. Brawo, ładnie piętą. Hazard. Może dogrywać. Toni Kroos. Karim Benzema. Real traci teraz piłkę. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Thiago Alcantara w tempo. Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Mają teraz szansę na kontratak.
Może coś jeszcze z tego będzie. Vinicius Junior. Kolejny faul tego zawodnika. Musi uważać, ma już żółtą kartkę. To jest jego druga żółta kartka i musi zejść z boiska. Nie udała mu się ta interwencja. Sędzia mógł jednak okazać nieco wyrozumiałości, bo nie wiem, czy to rzeczywiście był faul na kartkę. Modric. Kroos. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Będzie okazja do kontry. Lewandowski. No, czas na dośrodkowanie. To może być wyrównanie. I jest bramka. Utrata tej bramki pokrzyżowała im plany. Co prawda, jeden... Punkt wciąż daje im awans, ale do końca spotkania pozostało jeszcze trochę czasu. Nie mogą sobie pozwolić na dekoncentrację. Muszą cały czas grać uważnie. 2-2 i teraz możemy spodziewać się ataków z obu stron. Piłkarz Bayernu fauluje. Rzut wolny dla rywali. Sędzia ukarał go żółtą kartką, ale chyba Jacek zgodzisz się, że równie dobrze mogła być czerwona. Tak, tym razem arbiter był wyjątkowo wspaniałomyślny. I piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Eden Hazard. Lucas Vázquez. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Jerome Boateng. Thomas Müller. Blisko pole karne. Stanowczo, ale w piłkę. Vinicius Junior. Czy będzie prowadzenie? Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Po tej bramce mają 3 punkty. Do awansu starcza im nawet jeden. Ale oni chcą tu udowodnić, że naprawdę zasługują na grę w wyższej lidze. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie. Hazard teraz ładnie zagrał prostopadło. Benzema musi to trafić. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Sędzia zastosował przywilej korzyści dla Bayernu Monachium. Bayern stracił piłkę. Karim Benzema. Vinicius Junior. Nie zdołali przeciwnicy. Faul nie ma dwóch zdań, no ale on już ma żółtą kartkę. To jego druga żółta kartka w tym spotkaniu, a to oznacza jedno. Musi opuścić boisko. Resztę meczu obejrzy z siatki. Hernandez. Kimmich. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Vázquez ma dużo opcji na skrzydle. Piłka idealnie za plecy obrońców. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola, jest spalony. I Bayern traci piłkę. Hazard. Będzie sam na sam z bramkarzem. Teraz. Tak, gol. Dzięki temu trafieniu Real Madrid prowadzi już 2 golami. Trudno będzie mu zagrozić. Widać teraz, jak ładnie zwiódł rywala i zrobił sobie trochę miejsca do strzału. Czasami właśnie takimi pojedynkami rozstrzyga się o losach spotkania.
Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Zagranie w pole karne do Hazarda. Neuer na posterunku, ale piłka w grze. No, mogą teraz skarcić rywali. No, wyglądało groźnie, ale nie wyszła im ta kontra. Bramkarz świetnie oddala zagrożenie. Co teraz zrobi? Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Ależ nerwowa końcówka. Jeśli chcą odrobić straty i wywalczyć awans, muszą się sprężyć. Delikatnie mówiąc, nie było to najlepsze wykończenie w wykonaniu strzelca. Nie tak powinien wyglądać strzał z takiej odległości. Eden Hazard. Dobra akcja, skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Ma trochę miejsca na strzał. Świetnie interweniuje. Krótko do kolegi. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Ostatnie 180 sekund przed nami. Hazard teraz ładnie zagrał prostopadle. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Bayern stracił piłkę. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Hazard. Ach, szkoda, strata. Holuje piłkę. Hazard, ależ okazja. Gol dla Realu Madryt. I proszę, kolejna bramka dodana do tej ogromnej przewagi. I to w doliczonym czasie gry. No, już zaraz skończą się te męki przeciwników. Wznowienie od środka. Tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Lewandowski. I Bayern traci. Świetnie minął teraz obronę. Nie trafił! I gwizdek kończący spotkanie. Z trybun wyraźnie słyszymy, jak kibice są niezadowoleni. Ich zdaniem niesłusznie przyznana czerwona kartka. Toni Kroos. Tak!